Siemacie, z tej strony Pan Rysownik, witam w pierwszym odcinku nowej serii z Pokémon Ultra Sun. Więc troszeczkę czasu minęło, odrobinkę. Ale udało mi się wrócić, nareszcie ogarnąć sprawy. Przeprowadziłem się przez ten czas ze Szczecina do Krakowa. Wiele się wydarzyło. Dzwoni do nas profesor Kukuj z Alolii. I... cóż... nie na ile znacie się z Pokémonami, na ile znacie się z zasadami, z jakimi chcę grać w tę serię, ale po kolei. Więc gramy w Pokémon Ultra Sun z przeróbką Supernova Sun. Jest to hack fana Pokémonów, który utrudnił troszeczkę serię, dodając nowe Pokémony dla trenerów, utrudniając w ogóle ogólnie rozgrywkę. A dodatkowo ja zrandomizowałem, przez co są losowo dobrane dzikie Pokémony, jakie spotkamy w trawie, oraz będą losowe Pokémony do wyboru jako nasze startery. Tak naprawdę nagrywałem już dzisiaj raz ten odcinek i okazało się, że pomyliłem pliki i nie były randomowe startery, więc musiałem nagrać cały odcinek od nowa. Ale teraz jest dobrze, sprawdziłem. Więc tak. My nazwijmy się Rysiu, Rysownik, może Rysownik. Więc tak, mówcie, co tam u was, co się zmieniło. Wybaczcie, że tyle czasu nic się nie odzywałem. Słuchajcie, czytałem wszystkie wasze komentarze, zawsze za serduszko mi łapało, jak coś pisaliście na YouTubie, żebym wrócił, że kiedy nowa seria, czy że coś wam się podoba. Albo jak zaczepiliście mnie na konwencie i mówiliście, że bardzo lubicie coś, co robiłem. To tak nie jest, że ja to ignorowałem. Ja to wszystko czytałem, ja o tym wszystkim pamiętam. Zawsze jak mi coś powiecie, ja to pamiętam. Autentycznie jestem bardzo wam wdzięczny. Wybaczcie, że tyle to trwało. Co do samej serii, co jeszcze mogę dodać? Oprócz tego, że jest to losowy hack, czyli randomized, i nasze startery i spotkane Pokémony będą randomowe, gramy z zasadami Nuzlocke. Czym jest Nuzlocke? Zasady Nuzlocke są proste. Możemy złapać tylko pierwszego napotkanego Pokemona w każdym danym miejscu, na drodze, w pomieszczeniu, w jaskini. Jeżeli zmienia się miejsce, wtedy możemy złapać nowego Pokemona tam, ale możemy złapać tylko pierwszego spotkanego tam Pokemona. Jeżeli będziemy mieć Pokebali, jeżeli ucieknie, jeżeli zabijemy go przez przypadek, tego Pokemona już nie możemy złapać z powrotem i nie możemy złapać żadnego innego w tym miejscu Pokemona. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Musimy przejść grę bez wskrzeszania naszych Pokemonów. Jeżeli HP Pokemona dojdzie do zera, ten Pokemon niestety nie żyje, nie możemy go już używać i musimy sobie radzić bez niego. Zasady postaram się zamieścić zawsze w opisie filmu na dole, a tymczasem 3 miesiące później. Przeprowadziliśmy się do Alolii. Tak fajnie. Kurde, wyobrażacie sobie mieszkać na wyspach takich? Musi być niesamowita sprawa, tak ciepło i takie nowe miejsce. Ciekawe, czy mamy jakichś Polaków, którzy na przykład przeprowadzili się na jakieś takie wyspy tropikalne i jakie były ich wrażenia z dorastania w takim miejscu, ten skok nagły, na przykład, nie wiem, macie 10 lat i przenosicie się w takie miejsce nagle. Musi być niesamowite uczucie. Problematyczne trochę, bo jednak zostawiacie wielu znajomych, wszystko za sobą. Ale hej, nowych znajomych zawsze można zrobić sobie w nowym miejscu. Ja bardzo się cieszę z przeprowadzki do Krakowa. Mam tu wszystkich moich znajomych w jednym miejscu. Okej, okay, miał... Biegnij! Biegnij obudzić Rysownika! Bardzo wygodnie mi się gra na tym emulatorze. On czasami sobie zaskoczy przez sekundkę. Ale na ile jestem w stanie powiedzieć, nie ma żadnych problemów z grą. Chciałem już kiedyś nagrywać, niestety wtedy emulator nie był dostatecznie rozwinięty. Teraz jest i emulator lepszy, i mój procesor, i mój RAM. Wszystko jest lepsze. Okej, okay, my sobie oczywiście śpimy. Jest to bardzo życiowe dla mnie. Postaram się, żeby ten odcinek był troszeczkę dłuższy, tak żebyśmy już wybrali naszego pierwszego Pokemona. Może jakąś walkę przeprowadzili, coś tam. Co do wyboru pierwszego Pokemona, mam tutaj przed sobą kostkę K6. Rzucę ją sobie i na ten w ten sposób wybiorę, którego z Pokemonów weźmiemy. W
fajnie, że w oryginalnym Pokémon Sun mieliśmy Wii U pod telewizorem, a teraz mamy Switcha. Sam posiadam Switcha, niesamowita konsola. Słuchajcie, jeżeli zastanawialiście się, czy warto kupić Switcha, nigdy nie grałem od czasów chyba początków Playa 2, końcówki Playa 1, nie grałem tyle, co gram teraz na Switchu. Rękę na sercu, ta konsola jest absolutnie fenomenalna. Polecam wam bardzo mocno. Ale 3DS też jest całkiem spoko, jeżeli nie ogrywaliście wielu gier. Sam ogrywam właśnie na 3DS-a trochę teraz tytułów. Na przykład Daigyaku Ten Saiban, czyli The Great Ace Attorney. To jest o przodku Phoenixa Wrighta z serii gier Ace Attorney. Przetłumaczona fanowsko gra. Też bardzo spoko. W ogóle Ace Attorney jest grą, którą chciałem kiedyś zacząć po polsku, żeby na przykład wam ograć i pośmieć się z wami. Gdzie jako prawnik przesłuchajcie w pewnym momencie na przykład papugę w roli świadka. Dobra, teraz my, dość o tym, wracamy się na górę, bierzemy naszą czapeczkę i zaczynamy przygodę. Ale będzie jazda, Jezu. Nie musisz zaczekać, aż po prostu rozkręci się to wszystko i zobaczę, jakie zmiany są w Ultra Sun, ponieważ grałem tylko w Pokémon Sun, a nawet nie w Pokémon Sun. Pokémon Sun grała Kocio, z którą mieszkam. Ja grałem w Pokémon Moon, więc Ultra Sun jest jakby zupełnie czymś innym dla mnie. Nie musisz doczekać, co z tego będzie. Więc idziemy w stronę Ikitown. Zabawna, że matka mi mówi, żebym uważał i nie szedł bez Pokémona, czy coś tam, że uważa na Pokémony? No i miał, mógłbym go zabrać ze sobą przecież. Dobra. Ale piękna jest grafika. Strasznie są mocne kolory. Bardzo mi się to podoba. Cute. Nasza mama jeździ na desce. Pływa na desce. Dobra. Biegniemy sobie tutaj. Moja ulubiona postać. Czy wiecie, że ten facet tutaj jest w każdej z gier Pokémon? I zawsze mówi, wiecie, the power of science is amazing, coś w tym rodzaju. I potem mówi nam o jakiejś nowej rzeczy w grach Pokémon. Sprawdźcie sobie każdą część Pokémonów z gier RPG. Zawsze go spotkacie. Zawsze jest taki, wiecie, przesadzisty facet niedaleko waszego domu. I uwaga, wchodzimy do trawy. I to jest ten moment, gdy będziemy mieć szansę wybrać naszego pierwszego Pokémona. Więc atakuje nas te małe... dziwnie zdenerwowane blond włosy stworzenie. I teraz tak, pierwsza sprawa. Zmieniając Pokémony do wyboru, nie mogę zmienić modeli, więc jakby na te modele nie patrzcie. Będziemy mieć inne Pokémony do wyboru. Wiem, że macie swoich ulubieńców z tej generacji, ale chciałem, żeby było, wiecie, trochę tak remix. A może ich spotkamy w trawie, gdzieś ich złapią? Zobaczymy. Bardzo mi pomogły, dziękuję bardzo. Na szkoda, że nie ma tutaj tego, co ewoluuje w granicze. Bardzo mi polubiłem z 6 generacji tego Pokémona. Yeah, I'll get a bit of help. Tak to wygląda. Nie wydawało mi się, że tak będzie, ale tak. Nie myślałem, że te maluchy wyskoczą tak same z siebie, żeby pomóc jakiemuś obcemu. Ale chyba za bardzo się zagalopowałem. Witaj w Alolii, raju Pokémon. Tak miałem mówić. Jestem Kukuj, tak, profesor Pokémon. Ludzie i Pokémony żyją i pracują razem w Alolii również. Nie zapominaj, masz iść wszędzie, tak, dopóki masz ze sobą Pokémona w swoim narożniku. Dzikie Pokémony będą czaić się w wysokiej trawie, tak, ale... będą tylko czekać, żeby skoczyć i ugryźć cię. Jednak dopóki będziesz mieć ze sobą swojego partnera, możesz latać gdzie chcesz. Hej tam! Pozwól, że przedstawię ci Pokémony, które pomogły ci. I uwaga, czy będą to już zmienione nazwy Pokémonów? Czy będą te, co w skrypcie? Okej. Okay. Na to nadal również nie patrzymy. To są oryginalne startery. Więc mamy Rowlet, Litten i Popplio. Bardzo urocze. W Moon, jak grałem, oczywiście poleciałem z Kotkiem, bo kocham Littena. Jeden z tych Pokémonów stanie się twoim pierwszym partnerem. Ha! Może dlatego chciałem ci pomóc? Idź i wybierz jednego, którego chciałbyś, żeby był twoim partnerem, kuzynie. I uwaga, to jest ten moment. Mamy Magby, który ewoluuje w Magmara i Magmortara. Mamy Kling Klang i Kling Klang, jakoś tak później się nazywa? Mamy Pidove. Pidove jest tym gołębiem, prawda? Nie znam wszystkich tych Pokémonów, to jest niesamowite dla mnie.
Bardzo oryginalny wybór starter. Uwaga, rzucam. Więc tak, Magby. Zrobimy, że to będzie tak. 1 albo 4 na kostce. 2 albo 5 to będzie Klink. A 3 albo 6 to będzie Pidoff. Uwaga. 5. Czyli Klink. Wybieramy więc Klinka. Po cichutku? Tak, chciałem Klinka. Miałem nadzieję, że nie będzie Pidoff tylko. Oj, nawet przeurocza. Tak, I guess. Piszcie w komentarzach, mówię, co tam u was się działo. Czy graliście w tę część Pokemonów? Jak myślicie, że sobie poradzę? Ogólnie zadawajcie jakieś pytania. Postaram się pod koniec odcinka zawsze rzucić wam jakieś pytanie, żebyście mogli później się pośmiać w komentarzach, podpowiadać, dyskusję mieć jakąś. A teraz nasz Litten, not really, wybrał nas. I teraz możemy dać mu na imię. Jak dać Klinkowi na imię? A i oczywiście kolejna zasada, Nuzlocke, nazwać każdego Pokemona. Jak ja ci maluchu mogę dać na imię? Chciałem tylko z dużej litery i chcę zobaczyć, czy mamy tutaj również inne te. Czy mamy jakieś inne litery? Niestety chyba nadal nie posiadamy tutaj tak jakby wyboru polskich znaków. Trochę szkoda, ale hej, nadal jest okej. Dobra, jak chcę dać Klinkowi na imię? No właśnie. Chciałbym na przykład, nie wiem, zębatyk czy coś, ale... Coś takiego, wiecie, uroczego, ale też bez polskich znaków, żeby mi się obyło. Damy coś takiego prostego. Klip. Nie będzie for fun. Klip dołączył do naszego zespołu. Więc wybrałeś Litena, tak. Cóż za wspaniały zespół jest z waszej górki. Teraz możesz uczestniczyć w walkach Pokemona i jesteś trenerem Pokemonów. Masz tu też Pokebala dla swojego Pokemona. Powinno być tam wygodnie i komfortowo. Podoba mi się, że dali nam Pokebale jakby, bo we wcześniejszych grach jakby nigdy o tym nie wspominają, skąd mamy Pokebala. I teraz idziemy do Ikitown, spotkać się z Kahuną tej wyspy. Kahuna wyspy? Prawda jest, że ten partner, którego dostałeś, jest prezentem od Kahuny, nie ode mnie. Więc chodźmy pokazać go i podziękować jak trzeba, kuzynie. To może nie być jedyny prezent, jaki dostaniesz. Jeżeli słyszałeś, Kahuna to naprawdę super silni trenerzy Pokémon. Uważaj przed rozpoczęciem walki z jednym. Tak, to prawda. Pamiętam, że z Kahunami zawsze była ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pojedynki. Iki, miasteczko Iki jest właśnie tam. Powiedzcie mi też, czy mamy jakby starać się tłumaczyć to, co mówią postacie. Wydaje mi się, że to może być ciekawa sprawa, bo jednak nie wszyscy znają język angielski na tyle, żeby komfortowo śledzić fabułę naszej przygody. Wrzuć Pokemona do tego Pokeballa, którego czytałem. I nigdy więcej go nie widziano. Dobra, mamy wszystko i teraz rzućmy sobie okiem, jak wygląda nasz Pokémon. Więc, Klip, pokaż ty mi, jak ty wyglądasz. A więc, nie masz żadnych specjalnych słabości, ani plusów, ani minusów, jakby można powiedzieć, jeżeli chodzi o statystyki. Masz bardzo wysokiego defensa, jak na ten poziom. Jesteś stalowy. Masz Vice Grip. Ha! To jest niesamowite, to jest potężny atak. Nie wiedziałem, że można mieć taki mocny atak ten. Tak szybko. I jako umiejętność mamy minus. Który nam się wcale nie przyda, ponieważ plus i minus działają tylko jeżeli mamy też Pokemona z plusem. I walczymy w walce 2 na 2. Więc ta umiejętność nam się kompletnie nie przyda. Ale damy sobie radę z Klipem. Jest uroczo. Dobra. Tymczasem idziemy. O! I nasza pierwsza walka Pokemon. Wydaje mi się, że... Okej, czyli Puchiena. Chciałem tylko powiedzieć, że według mnie Nuzlocke nie zaczyna się do momentu otrzymania 5 Pokebali, które zawsze startowo dostajemy. Nie pamiętam, w którym momencie tutaj je dostajemy.
Jednak wydaje mi się, że jest to taka całkiem fair podejście, że jeżeli nie mogę teraz złapać Pokemona, to czemu miałbym na tym tracić? Mam nadzieję, że nie po prostu ja wybrałem taką zasadę. Wy możecie grać inaczej, jeżeli chcecie. Jednak ja wolę tak do tego podejść. A więc klip Vicegrape. Nie tak źle. To jest ten plus, że jako metalowy Pokemon się wytrzymali na normalne ataki. Plus mamy wysokiego defensa przeciwko fizycznym ciosom. Co znaczy, że na początku gry nie będziemy za często dostawać po głowie od naszych przeciwników. I wygraliśmy naszą pierwszą walkę. To gdzieś jest chyba trener. A to jest jakiś dzieciak. Wygrywasz walkę Pokémon, gdy drugi Pokémon nie ma już energii. Gdy jego HP dobije jest zera. Okej, dzięki chłopie. Czyli oni tutaj sobie walczą, tak? Damy radę, jeszcze tylko troszkę. Kiot. Miau, użyj drapania. Jest takie urocze. W ogóle te miau są przeurocze, alolańskie. Jeżeli nie wiecie, w siódmej generacji przedstawiono nam alolańskie wersje niektórych klasycznych Pokemonów. Więc pewne Pokemony mają teraz jakby swoje alolańskie odmiany, przez co są, mają nawet czasami różny typ, uczą się innych na przykład ataków pewnych i tak dalej, i tak dalej. I ich ewolucje również wyglądają inaczej. Chcę jeszcze raz sobie zawalczyć tutaj, żeby dobić się do szóstego poziomu chociaż. O, Wimpod tutaj jest. Nice, Wimpod ewoluje bardzo dobrego Pokemona. Warto było go nauczyć, wiecie, złapać w sensie. O nie, Sand Attack. Jest szansa, że nie trafimy teraz. Jest też szansa, że Wimpod ucieknie. Jeżeli ma tę umiejętność, jest taka emergency exit, którą Wimpod ma, że gdy jego HP jest chyba poniżej z połowy, to on automatycznie wtedy ucieka. Tak, Wimp Out. Przepraszam, Wimp Out. Uciekł. Więc będzie problemem złapanie go w ten. Że gdybyśmy chcieli go dołączyć do naszej drużyny. Coś się pomyśli nad tym. O, jest Zigzag. Dużo uroczych Pokemonów. Starałem się mimo wszystko dobrać Pokemony, które na dziko spotykamy w trawie, żeby były na podobnym poziomie siłowo w statystykach, niż to, co zwykle byśmy trafili. Więc jakby nadal gra nie będzie przesadnie ciężka od tej strony, ale będzie zabawna. Wygląda jest na szóstym poziomie, wow. Chodźcie. Obniżył nam defense, obniżył nam atak. Zna się na swoich tych zasadach. Ale bardzo ładnie wygląda ta gra, gdy podbić ją do HD. Gdy będzie można kiedyś jeszcze podmienić tekstury, w sensie jakość grafik, które oplatają modele. Na przykład jak trawę widzicie w tle, ona jest taka trochę rozpikselizowana. To dlatego, ponieważ oryginalne tekstury z 3DS-a nie musiały być wyższej jakości, a emulator nie potrafi jakby podbić ich. Dlatego tak wyglądają. Ale gdyby dało radę coś takiego kiedyś zrobić, na przykład z emulatorem GameCube'a, to ta gra mogłaby niesamowicie wyglądać, gdyby to wszystko zmienić. Jest na pewno, że kiedyś ludzie na to wpadną. Boy, musimy uważać. I ostatni atak. Tylko żeby się było bez krytyków, uff. Dobra, wygraliśmy. Choć nie było łatwo. 76, pięknie. Jak tam nasze statystyki? Plus 2 do ataku. Bardzo ładnie. I nauczyliśmy się Charge. Nice. No tak, bo jest chyba częściowo elektryczny. O wow, od razu siódmy poziom. Okej. Okay. No, miła niespodzianka. I plus 2 do defensa. Tak właśnie chciałem. Ha, idealnie, zobaczcie, na siódmy poziom. Dobra, świetnie. Bez przeciągania lecimy już tutaj. Chyba, że tam jest jakiś Pokémon. A nie ma. O! Poznamy teraz naszego rywala. Bardzo energicznego, wiecznie uśmiechniętego. Hej, hej! Którego Pokemona wybierzesz jako swojego partnera? Zdecydowałeś już? A właśnie, jestem Hao.
Nie mogę doczekać się, żeby wybrać... Nie mogę doczekać się, żebyśmy razem wybrali naszych partnerów, więc wyszedłem, żeby znaleźć jednego, żeby znaleźć się samemu. Wybaczcie, próbuję tłumaczyć na żywo, bez przeczytania najpierw co mówi. Wiecie co? To nie ma sensu. Najpierw będę czytać, co mówi. O, masz takiego fajnego Litena. Czemu ten Liten wygląda, jak był martwy? I czemu masz klink, klank, czy jakoś nazywa w ręku? Czekaj, już wybrałeś swojego Pokemona? Wybacz, Hał. Mieliśmy małą wpadkę w drodze tutaj, więc dałem rysownikowi wybrać swojego partnera jako pierwszego. Bez ciebie. Nie ma problemu. Wygląda na to, że tak chciał przeznaczenie, żebyście się poznali. Ale możesz wybrać któregoś z tych dwóch, Hał. Przepraszam. Ale możesz wybrać któregoś z tych dwóch, Hał. Rowlet. Cute. Chociaż Hał chyba też będzie mieć innego Pokemona. Alola, przyjacielu. Brałem cię już wieki temu. Jako tego, z którym chcę przejść całą drogę. Zrobimy masę super rzeczy razem. Po prostu poczekaj i zobaczysz. Piotr. Wbrew pozorom, moim zdaniem, nasz rywal nie musi być okropny jak Gary, czy coś niemiły dla nas, żeby był dobrym rywalem, więc jakby dopóki będzie mieć charakter, dopóki będzie fajną postacią, nie mam z tym problemu. Dlatego na przykład lubię Hal. Profesorze, zajmie się Poplio, prawda? Jasne, że tak, Hał. Okej, Poplio, wszyscy, wracamy już do swoich pokebali. Czekaj, ja i Rowlet mamy prośbę do ciebie. Bądź naszym przeciwnikiem w naszej pierwszej Pokemon walce kiedykolwiek. Okej, i teraz poznamy, jakiego Pokemona ma nasz rywal naprawdę, ponieważ pamiętajcie, jego Pokemon też może być losowy. Poczekajcie, zanim zaczniecie razem walczyć na ringu, upewnimy się, że Pokemon rysownika jest wyleczony. To prawda. Dobrze, jestem na 7 poziomie, bo inaczej mógłbym mieć problemy. Okej, ale będę się dobrze bawić. Czas na naszą pierwszą walkę. Cute. Wezocie, Pokemon trener Hao. I ma Rowleta rzeczywiście. A więc nasz rywal będzie mieć takiego Pokemona jak trzeba. Nie zostało to dobrane losowo. Wiecie co, nie ma z tym w sumie problemu. A może zostało dobrane losowo i rzeczywiście po prostu go dostał. Tak czy inaczej, walczmy. Valiscript. O, on ma Leaf Edge, które jest słabe jak na nas, więc nie będzie problemów. No, wydaje mi się, że ten Tackle również nic. Jeszcze słabiej. Ponieważ Leaf Edge jest osłabiony wobec nas, ale jest specjalnym atakiem, więc patrz na naszego specjalnego defensa, który jest niższy od naszego normalnego defensa. Więc właśnie lepiej, żeby nas atakował jednak Leaf Edge niż tymi atakami. Niż taką. Też inaczej, wygraliśmy. Clip, atak. I Rowlet zemdlał. A my dostaliśmy 51 expa. Nasza pierwsza wygrana. Przegrana. Wybacz, Rowlet. O, to było świetny rysownik. Ty i Liten jesteście super. Nie mam Litena. Hao, proszę cię. Graj zgodnie ze skryptem. Pamiętaj, Liten nie żyje. Musisz wiedzieć, że... Aha, musisz podejmować taki walk, gdzie wszyscy dobrze się bawią. Ty i twój partner Pokémon tu też, wiesz? Okej, rysownik. Ty i Hao. Oboje wyciągnęliście to, co najlepsze ze swoich partnerów i rzuciliście naprawdę spektakularnymi atakami. Tak! Miasteczko Iki jest zaraz za tymi schodami. Chodź, rysownik. Wydaje mi się, że poznamy jeszcze naszą jedną bohaterkę i na tym skończymy odcinek, gdybyście zastanawiali się i martwili, że o nie, rysownik będzie zaraz skończy odcinek. Nie, najpierw pójdziemy sobie, poczekamy. Jak mówiłem, zróbmy troszkę dłuższy odcinek. Na spokojnie. Odwiedźmy miasteczko Iki. Bardzo ładnie to wygląda wszystko. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak wiele wyciągnięto z konsoli, która no, była może na poziomie, wiecie, troszeczkę słabszym niż GameCube czy PlayStation 2. I jesteśmy! To jest miasteczko Iki! Oh yeah! Właśnie, możemy pewnie zrobić z niego takiego Hulka Hogana. To miasteczko! To miejsce, gdzie ludzie przychodzą, aby oddawać cześć Pokemonom, który patrzy na wyspę Mele Mele.
to sprawia, że jesteśmy bezpieczni i szczęśliwi, widzisz? Oh yeah, brother. Hulk Hogan jakoś tak gadał, co? No na to, że Kahuna nigdzie nie ma. Być może stały się jakieś problemy gdzieś na wyspie i musiał pójść to naprawić, co nie? Tak, Kahuna poszedł gdzieś bez mówienia komukolwiek, czegokolwiek, śpiewając coś o jakiejś sprawie. Pójdę do domu na chwilę, pokazać mojej mamie Rowletta. Leć, leciał. Hej, mam na ciebie pomysł, rysownik. Jeżeli pójdziesz przez miasteczko, przez wioskę, w górę, będziesz odwiedzić ruiny, które należą do Tapu Koko. To obrońca naszej wyspy, yeah. Może pójdziesz się, przedstawisz jemu. Może, jeżeli masz naprawdę dużo szczęścia, spotkasz go naprawdę na żywo. Yeah! Ja zostanę tutaj i poczekam, aż Kahuna wróci. Wiesz co? Udawanie, jak gada kukuj, sprawia, że moje gardło umrze za jakieś 3 sekundy. Ale to przeurocze jest. Hej, masz Pokemona, też sobie jednego. Gdzie swojego dostałeś? Witaj w miasteczku Iki. Miasteczku obserwowanym przez Pokemony. Co to tam jest? O, tam coś jest, ja to chcę, spójrzcie. Ale chamy, ukryli coś. Bo w tej grze są jakieś naklejki chyba do odnalezienia, coś takiego. W tej części. Tylko niestety nie mamy sposobu na zniszczenie kamieni. Kurczę. Dobra, bez rozglądania się, aby mieć jak najszybciej za sobą tę nudniejszą część, lecimy do góry. Ale to ładnie wygląda. W ogóle jest ciekawostka, jeżeli graliście w Omega Ruby albo Alpha Sapphire, jest tam mały quest z jednym takim górnikiem, albo nawet jeszcze we wcześniejszej części, może w 6. generacji może nawet. Tak czy inaczej jest quest z jakimś górnikiem, któremu jeżeli pomożecie z czymś, to on wam w nagrodę daje dziwnie wyglądający przedmiot z jakiejś odległej wyspy. I ludzie wtedy zastanawiają się, czy to nie jest jakiś taki, wiecie, wzmianka o nowej generacji. Ta figurka, którą tutaj widzicie, to jest właśnie była miniaturowa wersja figurki, jaką dostawaliście w tamtej grze. Więc tak, to było nawiązanie do 7. generacji gier. Bardzo mi się to podobało. Zdałem sobie z tego sprawę sam, chociaż jestem pewien, że pewnie zdają mi to z miesiąc czy coś, ale byłem pod niesamowitym wrażeniem, że zapytaj. Lubię takie drobne rzeczy. O nie! No to ta piękna dziewczyna. Wiem, wiem! Zabiorę cię do ruin. Po prostu zostań w paczce, jak to się nazywa? Po prostu zostań w torbie. Będzie mieć kłopoty, jeżeli ktoś cię zauważy. Ta gra to jednocześnie test mojego języka angielskiego, jak zauważyliście. Jest to test, który cały czas sprawia, że beznadziejnie mi idzie. Kto tak biegnie z torbą przed sobą? No i wyleciał. Cute. Został natychmiast zaatakowany przez dzikie spiroły. Czy spiroły w ogóle można spotkać w normalnym ultrasam? Tak się zastanawiam, że po prostu wzięli je przez przypadek. I więc teraz my musimy iść na pomoc. Ten nasz uśmiech. A! Co się stało? Ratunku! Uratuj Nebi! I się uśmiecha. Te spiroły atakują go, ale nie jestem trenerem. Nie mogę. Moja droga kobieto, nic więcej nie mów. Wiem, czego potrzebujesz. Dam ci mojego Pokemona i sama pójdziesz ich pokonać. Proszę, proszę, uratuj Nebiego. Wyleczę twoje Pokemony dla ciebie. W oryginale nie robiono tego leczenia, ponieważ w oryginale, w normalnym Pokemonach, bo znam początek tej gry, jakby testowałem emulator, więc wiem. Zmieniła się jedna rzecz, że teraz idąc przez ten most, rzeczywiście będzie nas czekała walka ze Spirołem. Chociaż będzie to losowa walka, więc... O nie, Spirol zmienił się w Slugmę. Okej, okay, klip. Damy radę. I hope. Damy radę. Boję się, bo Slugma to jednak oznacza Flame Body, ogniste ataki, wszystko co jest złe dla nas. O, Weak Armor. Nice. Czyli defense mu spadł, ale podniósł mu się szybkość. Smog.
nic nam nie zrobił. Jako metalowy Pokémon trujące ataki nic nam nie robią. I z racji tego, że miał obniżonego defensa, zadał nasz atak jeszcze więcej i pokonaliśmy go. I piękne 28 defensa. Idealnie na 8 poziom. Pestka. Nie wiem, czemu ja chciałem powiedzieć na początku kostka z masłem zamiast pestka i zastanawiam się dlaczego. Dlaczego pierwsze co pomyślałem, że coś jest łatwe, to kostka z masłem. Udało ci się przepłoszyć jednego ze spirałów, ale wydaje mi się, że będzie więcej. Proszę, pomóż Nebiemu, jeżeli masz, ale uważaj. Wygląda to, że ten atak mógł również zniszczyć trochę most. O nie, czemu idziesz dalej? Kurde, sama mi poprosiłaś o to. Nie wiem. Zginiemy? Jak uważacie? Czy to będzie koniec? Aha, pamiętajcie, Nuzlocke nic nie mówi o śmierci naszej postaci. I hope. Nagle znowu są trzy. Ale to, że były trzy łącznie, a teraz jednego pokonaliśmy. Może ta Slugma to był taki agent ukryty. Nebi to taki shonen protagonista, ukrywa swoją moc, aż nagle, wiecie, mega potężny atak. Spójrzcie na to, ten Pokémon autentycznie zabił tamte spirały, widzieliście? Nic z nich nie zostało. Widzieliśmy śmierć trzech Pokémonów na żywo. Powiedzcie mi, że Nuzlocke jest za nierealne w świecie Pokémonów. Tak, jestem cool! Nice. Okej, tak, ten Pokémon jest bardzo cool. Bardzo mi się podoba pomysł na te Pokémony. A, dzięki Bogom. Próbowałeś użyć swojej mocy, prawda? Och, Nebi. Wiesz, co stało się ostatnim razem, gdy jej użyłeś. Nie mogłeś ruszać się przez wieki. Nie chcę, żebyś znowu tak skończył. Nie powinnam tego mówić. Wybacz, Nebi. Wiem, że próbowałeś mnie uratować ostatnim razem. A ja nawet nie mogłem ci pomóc w zamian. Nebi wydaje mi się, że ma wszystko gdzieś. Co to jest? Świecący kamień? Jest aż dziwnie ciepły w dotyku. Wybacz. Bardzo ci dziękuję za pomoc w tak niebezpiecznym miejscu. Kim jesteś? Jestem Lili i wydaje mi się, że ten kamień musi należeć do ciebie. Nic ci nie powiem. Ta nie daj mi go, może być wart kupę kasy, więc jasne. I dostaliśmy świecący kamień. Najlepsza zapłata, jakiej możemy się spodziewać w tej grze, za robienie rzeczy dla ludzi. Proszę, nie mów nikomu o tym. O tym, że widziałeś Nebiego. To sekret, dobrze? Chodź, wracaj do torby, Nebi. To jest mój nowy ulubiony dźwięk Nebiego. Dawaj torbę, jest całkiem spoko. Martwię się, że możemy zostać znowu zaatakowani przez jakieś dzikie Pokémony, czy coś. Wiem, że proszę o zbyt wiele, ale czy mógłbyś pomóc nam wrócić do miasteczka? Jasne. Już idę. Good. Strasznie mi się podoba design w ogóle tej postaci. W ogóle wszystkie postaci mają niesamowite designy w siódmej generacji. W ogóle w ósmej również, nawet z tego co widziałem, to co dotychczas pokazano, to designy postaci są fenomenalne. Lepsze od designów Pokémonów. O, rysownik! Nareszcie spotkałeś się również Lili, co? Jest moją asystentką, tak! Lili! Myślałem, że jesteś z Kahuną. Kahuna Hala? Powiedział, że ma coś do załatwienia, więc poszedł z miasteczka sam. A ja tylko przeszłam się do Mahalo Trail, gdy czekałam na jego powrót. I tak właśnie spotkałeś naszego nowego sąsiada rysownika, co? Właśnie przyszedł do Alolii wczoraj. Pomóż mi, gdyby potrzebował jakichś wskazówek, okej? A więc również jesteś jednym ze znajomych profesora. Miło mi cię poznać. Uwaga. The Kahuna is back! Kahuna powrócił! Tak, powrócił Kahuna. Jeden z najpotężniejszych użytkowników Pokémonów w Alolii. Jestem... Wybaczcie, że krzyczę te rzeczy, które pomogą graczowi zrozumieć, jak silna jest ta postać. Jest takie śmieszne dla mnie, jakby, że nie mieli chyba czasu lepiej Kahuny nakreślić, jak silny jest, więc musieli po prostu jednej z postaci dać tekst. Hej, powiem, jak silna jest ta postać wprost.
Czy coś mi ominęło? Tu jesteś, Kahuna Hala. Czy miałeś jakieś problemy? Po prostu miałem. Po prostu wszedłem w sam środek walki jakichś walczących rokruchów. To wszystko. Wybacz, Lili. O czym mówiłaś wcześniej? Wydawało mi się, że widziałem, jak Tapu Koko leci. A, tak. Kahuna Hala. Nebi został zaatakowany przez spiroły na Blank Bridge. To znaczy, że to się dosłownie nazywa... most z desek. Niesamowite. Oryginalność. I rysownik tej pomógł ochronić go. Ale most zawalił się i myślałem, że oboje spadną na sam dół. Jednak wtedy obrońca wyspy przyszedł i uratował ich. Ło! Tego się nie słyszy każdego dnia! Ho! Chociaż mówi się, że nas ratuje. Tapu Koko to całkiem dziwna kreatura. Jednak nasz obrońca przyszedł pomóc ci. Kokuj, mój chłopcze. Mamy chyba powody do celebracji. No to, że mamy odważnego i dobrego nowego Pokémon trenera wśród nas. Cieszę się, że cię spotkałem, dziecko. Jestem Hala, Kahuna, wyspy Mele Mele. Witaj w Aloli. Młody Kukuj powiedział mi o twoim przybyciu. Cieszę się, że musimy się spotkać dzisiaj. Ble. Och, Nebi. Och, kiedy zszedłeś znowu? Wiem, że Kahuna Hala i profesor również będą cię chronić, ale nadal powinieneś trzymać się w mojej torbie, żeby nikt cię nie zobaczył. W ten sposób jest bezpieczniej. Nebi, cóż... Wygląda na to, że bardzo cię polubił. I czytałam, że Pokémony lubią, gdy głaszcze się je i zajmuje się nimi, wiesz? Okej, kind of weird, ale okej. Okej, to wspaniały prezent. Masz tu wspaniały prezent, aby pomóc ci zrobić ten dzień specjalnym, rysownik. W sumie racja, od Kahuny jesteśmy Pokémonem, więc od niego dostajemy Pokédexa, który póki co jest jeszcze cichy, ale później będzie dużo gadać. Pokédex, naprawdę bardzo high-techowe urządzenie, które może automatycznie zepsywać fakty o każdym Pokémonie, jakiego spotkasz. Twój nowy partner również już jest tam zarysowany. Więc sprawdź to. I dostaliśmy paszport trenera. Cóż, spotkałeś nareszcie Kahunę. Czas na powrót do domu, co, rysownik? Jeszcze zaganam sobie do niego. Jeżeli wy dwoje będziecie pracować w harmonii między sobą, wszędzie dojdziecie. Albo daleko dojdziecie? No tak, rysownik. Poczekaj chwilę. Czy to Hał? To Hał. Hał. Co się stało, Hał? Czy o czymś zapomniałeś? Naprawdę teraz mnie o to pytasz? Kto jest tym, kto zapomniał powiedzieć komukolwiek, gdzie idziesz przed wyjściem na spacerek? Śpiewając sobie bez słowa. Rysownik. Czy mógłbyś mi pokazać, co to za świecący kamień, który masz tam? Nie. W sensie, serio. Come on, to moja zapłata. Zabierzesz mi go, prosił powiedzieć, że to jakiś błyskotka. Jest naprawdę wart pewnie, nie wiem, miliony. Czy to może być? Tutu, czy to nie jest? Uratował cię Tapu Koko na tym moście. Tak słyszałem, dobrze, rysownik? Tak, uratował mnie. A więc nawet dał ci ten kamień. Być może jesteś w Aloli, rysownik, ponieważ ty miałeś być. Pozwól, że pożyczę ci ten kamień. Nie bój się. Oddam ci go jutro wieczorem. Może być z ciebie niesamowity trener. Widzę światło w tobie również. Musisz dać nam honor przyłączenia się do jutrzejszego festiwalu. No jasne, kurde. Zabawa? Pierwszy będę. Jednak najpierw... Będziesz musiał wrócić do domu bezpiecznie, okej, rysownik? Moje gardło umiera. Lili, wy dwoje powinniście iść z nami też, okej? Nie chcę, żeby stracić was dwoje jednego dnia. Ty i ten twój bezsenny Pokémon. Tak, będę miał na niego oko. Och, ty. Czy mógłbyś próbować nie uciekać w momencie, gdy powiem ci, żebyś idzie nie szedł? Och, ty.
Wiecie co? Narracja anglojęzycznych tekstów z dodawaniem głosów na dodatkowo jest czymś, co sprawi, że moje gardło wysiądzie w ciągu, nie wiem, 3 odcinków. Witaj z powrotem, rysownik. A więc co myślisz o Kahuna Hala? Oj, kogo masz tam ze sobą? To ten Pokémon, którego będziemy widzieć jeden z ostatnich razy. Wyleciał, żeby ci pomóc? Co za urocze małe stworzenie. Ciekawe, gdybyśmy go do 16 poziomu doprowadzili i ewoluowałby nam w trawie, a później byśmy poszli uratować wszystkich i tak dalej, to czy byśmy mogli tutaj wrócić i tu byśmy widzieli ewoluowaną wersję naszego Pokémona. W sensie oczywiście mówię, ewoluowaną wersję Litena, czyli tą jego drugą formę. Albo czy moglibyśmy go ewoluować w Incineroara i czy naprawdę z nami Incineroar tutaj stał. Więc wiecie, przychodzi ma to mama, kim jest z tobą ten przystojny, fury mężczyzna. Oj, i uratało cię, to niesamowite. Musiało być przeznaczenie, że się spotkaliście. Bardzo wygląda ci świetnie. Nie, spotkanie kotów. Mreko? Miałeś napić mleka, co? I tak spędziliśmy pierwszy dzień w Alolii. No, można powiedzieć, że drugi. Pierwszy przespaliśmy, drugi ten, a teraz trzeci. Cóż za niesamowity zachód słońca. Okej, dzisiaj jest dzień, nareszcie się rozpakujemy. I oczywiście już przyleciał. Czy to dzwonek? Zobacz, kto to rysownik. I oczywiście wchodzi sam. To on. Witaj, rysownik! To czas, żeby iść na festiwal, tak? A najpierw chcę cię czegoś nauczyć. Teraz jesteś prawdziwym trenerem Pokémon. Najbardziej podstawowa rzecz z podstaw. Chodź na drogę numer 1. Moje gardło umiera. Baw się dobrze na festiwalu. Ona chyba też padnie. Nie pamiętam właśnie, czy nasza matka wpada, czy nie na festiwal. Muszę trenować gardło. Zawnik, chodź to szybko, kuzynie. Udawaj, że jesteś Pokémonem i użyj swojego agility. Nie wiem, czy tutaj też się też często zdarza, ale w oryginalnym Sun i Moon Kukui bardzo często używał nazw ataków Pokémonów w swoich tekstach. Póki co użył tylko raz tego agility, co nie? I teraz oficjalnie zaczniemy Nuzlocke. Tak, tutaj. Po momencie, gdy Kukui pokaże nam, jak łapać Pokémony i złapie pierwszego Pokémona i da nam Pokébale, zaczynamy Nuzlocke. Jesteście gotowi? Więc wiesz, że dzikie Pokémony czasami wyskoczą na ciebie z wysokiej trawy, co nie? A więc teraz, jak masz swojego Pokémona, możesz nie tylko walczyć z dzikimi Pokémonami, tak, ale musisz również je złapać, pokażę ci, jak złapać dzikiego Pokémona, okej? Okay? Patrz, jak to się robi. Ciekawe, czy on będzie też mieć losowego Pokémona spotkanego. Nie, to jest chyba skryptowany. Moje gardło. Ja obiecuję, że to już ostatni raz, jak narzekam. Później Kukuja będziemy rzadko już spotykać, jak to z profesorami, więc nie ma co się martwić. Mi się zawsze Vice Grip Attack kojarzył z Pinsirem, więc teraz tak dziwnie jest mi widzieć, że nagle spotykamy, wiecie, mój Kling ma Vice Grip, ten tutaj ma też Vice Grip. I on nas uczy, jak łapać Pokémony. Oczywiście w opcjach rzucacie Pokébala, gdy Pokémony są słabe. Jestem pewien, że wszyscy wiecie, jak to się robi. I Grubin został złapany. Okej, złapałem sobie Grubina. Dzikie Pokémony czasami atakują ludzi, gdy są zbyt blisko. Ale złapię i dołączę do twojego zespołu i bardzo ci pomogą. Yeah! A gdy twoje Pokémony będą zmęczone, zawsze możesz pójść do domu i odpocząć trochę, okej? A teraz masz trochę Pokébali i Potionów, żeby zacząć. Czas start. Oficjalnie jesteśmy w zasadach Nuzlocke. Od teraz, jeżeli nasz Pokémon padnie, pierwszy spotkany Pokémon i tak dalej, wszystkie te zasady. Teraz, od teraz, zaczęło się. I teraz mamy iść sami do miasteczka Iki. I wiecie co? To by było na tyle. Dziękuję, że padliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja...
postaram się wrzucać odcinki jak najczęściej. Napiszcie mi, czy cieszycie się z powrotu mojego. I wiecie co? Dajcie jakieś swoje propozycje nazw, imion dla Pokemonów, jakie spotkamy. A pytaniem na dzisiaj będzie, jaka jest ostatnia gra Pokemon, w jaką graliście? I co o niej sądzicie? Czy wam się podobała? Odpowiedzcie mi na to w komentarzach. Pogadajmy sobie troszkę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, że padliście. Trzymajcie się i... Yeah!